Kręcę to już któryś raz i za każdym razem coś mi nie pasuje, bo raz patrzę za dużo w bok, albo za dużo w kamerę, albo jestem za wesoła, albo jestem za dramatyczna i ciągle widzę coś, co jest nie tak. I już tak więcej nie chcę. Po prostu chcę o tym opowiedzieć tak, jak w tej chwili czuję i tak, jak w tej chwili chcę. A w tej chwili czuję, żeby mieć sobie uszy misia i być osobą rozbawioną. I powiedzieć, że owszem, spotykam się z hejtami bardzo często, z groźbami, ale jakoś nieszczególnie mnie to obchodzi i w ogóle się tym nie interesuje, a jak to widzę, to się tylko z tego śmieję i pokazuję swoim znajomym i pokazuję, patrzcie, patrzcie, śmiejcie się ze mną. Więc w tej chwili tak czuję. Ale są momenty, kiedy czuję zupełnie inaczej i kiedy zupełnie inaczej chcę opowiedzieć o przemocy i to jest super. Możemy opowiadać o przemocy tak, jak tylko chcemy i nic nam nie zrobicie. Możemy opowiadać w makijażu albo bez, we włosach rozpuszczonych albo spiętych, w piżamie albo w galowym stroju albo w uszach misia, jak tylko chcemy i jak tylko nam się zapragnie.